W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Kacper Choromański, analityk śladów krwawych. Co o zabójcy mówią nam ślady krwi i ile prawdy jest w serialu Dexter? O tym w najnowszych Grach Ulicznych. Zapraszamy. Zapraszamy. Na czym polega praca analityka śladów krwawych? To jest doskonałe pytanie, bowiem wydaje się, że będziemy się zajmować krwią w takim, powiedzmy, takim tradycyjnym znaczeniu, że będziemy robić jakieś tam eksperymenty, będziemy sprawdzać, czyja to jest krew. Natomiast nic bardziej mylnego, bo analityk śladów krwawych skupia się na tym, jak te plamy, które znajdzie na miejscu zdarzenia, czy to na przedmiocie, czy to nawet na ofierze, jak one się tam znalazły, jak one tam powstały. I żeby to zrobić, trzeba przeanalizować tą plamę pod kilkoma takimi cechami, powiedzmy. Po pierwsze, patrzymy, jaki jest jej wielkość, tak? Czy jest duża, czy jest mała, jeżeli jak, to konkretnie. Jaki jest jej kształt, jaka jest jej lokalizacja oraz wzajemne rozmieszczenie poszczególnych plam. Kiedy to ustalimy, to tak naprawdę możemy ustalić sposób powstania tych śladów krwawych. I tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że już się na tym kończy nasza praca, podczas gdy tak naprawdę trochę się zaczyna, bo później trzeba pójść do innych opinii. Dlatego muszę przeanalizować opinie z zakresu medycyny sądowej, żeby zobaczyć, jakie były rany, żeby wiedzieć, jak z tych ran mogła się ta krew wydobywać. Tak? Inaczej będzie wydobywała się z roztrzaskanej czaszki, inaczej z rany, która pochodziła od pchnięcia nożem. Dodatkowo muszę przeanalizować wszystkie opinie kryminalistyczne, które odnoszą się do samych śladów krwawych, czyli na przykład odbitki daktyloskopijnej, bo ktoś mógł dotknąć krwi, potem zrobić jej odbitkę. No i tu będą głównie tak naprawdę opinie z zakresu daktyloskopii i traseologii, czyli paluszki oraz obuwie, tak? Oczywiście to może być jeszcze podoskopia, czyli tam naga stopa, no ale już nie wchodźmy w szczegóły. Generalnie jak się chodzi, się dotyka, to można zostawić te ślady kontaktowe. Przejdźmy od razu do konkretów. Czy na podstawie śladów krwi jesteś w stanie powiedzieć, jak zachowywał się zabójca? To znaczy, jakiego narzędzia zbrodni użył? W jaki sposób dokonał zbrodni? No właśnie, tutaj wchodzimy w taki dość grząski obszar, bowiem w niektórych wypadkach możemy stwierdzić, jaka była broń użyta, jaki rodzaj. Ale to głównie będzie wtedy, kiedy będziemy mieli na przykład do czynienia z rozpryskami, na przykład rozpryskami uderzeniowymi. I wtedy możemy powiedzieć, dobrze, no to wtedy, jak mamy tego typu rozprysk, to możemy stwierdzić, że nastąpił taki sposób powstawania śladu poprzez uderzenie w cieknącą już krew płynną. Natomiast tu się zaczynają problemy. No jakby się tak skupić i się zastanowić, to by zacząć wyobrażać różne scenariusze, na czym tak naprawdę polega również nasza praca, to możemy sobie z łatwością wyobrazić sytuację, gdzie ktoś kogoś uderza pałką w głowę i są te rozpryski. No ale czy takie sytuacje mogą powstać, kiedy ktoś kogoś uderza nożem? No i na pierwszy rzut oka człowiek mówi, że no raczej nie. Chyba, że na przykład ta osoba już na przykład leży, na niej zaczyna się gromadzić krew i kolejne uderzenia w klatkę piersiową na przykład, to tak naprawdę oprócz tego, że to ostrze faktycznie wchodzi w tą klatkę, to dłonią zaczynamy uderzać klatkę piersiową, która jest pokryta śladami krwawymi, co za tym idzie, zaczynamy pryskać tą krwią w ramach rozprysków uderzeniowych. Czyli bardzo łatwo o ślepe uliczki. Tak, dlatego jeżeli chodzi o kwestię próby identyfikacji narzędzia przy pomocy analizy śladów krwawych, mamy dość duże ograniczenie. Można czasami grupowo coś określić, że to mogło być na przykład narzędzie właśnie tempo krawędziaste, ale tak naprawdę to medyk sądowy raczej to powie. Jest jedyny przykład, gdzie można coś takiego spróbować zrobić. I on jest bardzo mało intuicyjny, ale wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy. Proszę wyobraźcie sobie, mamy młotek, który jest pokryty krwią i go odkładamy na chwilę. I robi nam się wtedy taki krwawy stempel. Jeżeli na tym młotku były na przykład jakieś bardzo specyficzne nacięcia w ramach jego użytkowania, to te nacięcia mogą zostać odwzorowane w ramach tego śladu.
I to one będą bardzo specyficzne, one mogą być jedyne takimi nacięciami, pęknięciami, ubytkami w tym młotku. Tylko żeby zrobić taką idealną pieczątkę, no to trzeba odpowiedniej ilości krwi. Nie za dużo, nie za mało, więc tutaj bardzo dużo zależy od tak zwanego szczęścia. A czy mógłbyś powiedzieć na jakimś konkretnym przykładzie, na przykład jakiejś sprawy, którą się zajmowałeś, jak wygląda takie modelowe dokonanie takiej rekonstrukcji właśnie na podstawie śladów krwi? Wydaje mi się, że modelowego nie mam, bo za każdym razem jakieś dziwne rzeczy wychodziły i to nawet nie jest związane z tym, że były jakieś straszne, horrendalne błędy, tak? Tylko wydaje mi się, że nie ma takiego ideału. Jak zaczynałem pracę, to od mojego mentora, profesora Girdwonia, usłyszałem, że jak będziesz składał opinię, to pamiętaj, nie ma idealnej opinii. Że za każdym razem będziesz chciał coś dodać, coś wyszlifować i faktycznie tak jest. Natomiast w ciągu mojej tej 10-letniej kariery analityka, miałem oczywiście kilka takich spraw, gdzie wydaje mi się, że udało się dużo rzeczy ustalić. Jednym z przykładów jest takie podwójne zabójstwo nad morzem. Może inaczej, w Pomorskim będzie łatwiej. Gdzie na miejscu zdarzenia byłem mniej więcej tydzień po samym zdarzeniu, natomiast mieszkanie było tak czy inaczej odizolowane. Oczywiście był rozgardiarz, oczywiście był bałagan, bo w środku była awantura między dwoma mężczyznami. I w trakcie pracy swojej już udało mi się zabezpieczyć i udokumentować tak naprawdę jeszcze raz niektóre ślady, a inne ślady po raz pierwszy, bo pamiętajmy, że nasi polscy technicy są naprawdę dobrze wykształceni, bardzo dobrze pracują, natomiast mogą mieć problemy z trudnymi śladami krwawymi. I to jest normalne, tak? Bo nie są wyedukowani w takim zakresie, w jakim ja akurat jestem wyedukowany. Podczas gdy oni są wiele lepsi na przykład w dokumentacji śladów daktyloskopijnych, bo ja się na tym nie znam, tak? Więc to nie jest tak, że oni są gorsi, tylko to jest troszeczkę inaczej, tak? I w trakcie tych oględzin udało się niektóre ślady zabezpieczyć i pamiętam, że były tam bardzo ciekawe rozpryski, które świadczyły o tym, że mężczyzna, który był uderzany, był nisko przy podłodze, co oznacza, że tak naprawdę kwalifikacja prawna czynu już nie była taka oczywista. No może inaczej, ona była o wiele bardziej oczywistsza. Bo jak mamy ślad, który jest nie wiadomo gdzie zabezpieczony, albo który nie został zabezpieczony, no to możemy powiedzieć, no tam była próba samoobrony, bo jak stali w stójce, to jeden drugiego uderzył. Może tak być. No to obrona koniecznie zawsze może wejść pod jakąś uwagę, tak? Natomiast kiedy mamy leżącego człowieka, który jest zbity po twarzy jeszcze młotkiem, no to raczej wiadomo, że to nie jest obrona konieczna. Czy w wypadku zabójstwa na Pomorzu interesował ci finał tego śledztwa, czy twoja analiza przyczyniła się do tego, żeby, mówiąc wprost, wykryć sprawcę tamtego zabójstwa? To jest dobre pytanie, bowiem ja się z jednej strony tymi nie interesuję, natomiast z drugiej strony interesuje mnie, jak sąd to weźmie pod uwagę. Bowiem szczególnie w tym wypadku tego zabójstwa było tak, że po tym, jak pracowaliśmy na miejscu zdarzenia, udało nam się uzyskać informację, że była odzież jeszcze od wtedy podejrzanego, która była wysłana do laboratorium kryminalistycznego celem zbadania. I znowu, tak jak w przypadku oględzin miejsca zdarzenia, moim zdaniem trzeba mieć zdjęcia tych śladów, bo jeżeli będę miał tylko opis, to ja nic z tego nie będę mógł uzyskać. I okazało się, że ta odzież była wysłana parę dni wcześniej i że zaraz będą dosłownie to badać. A badanie śladów genetycznych na odzieży polega na tym, że macie na przykład nogawkę, po prostu bierze się nożyczki, wycina ten kawałek, na którym jest ślad i się to bada. I jeżeli bym przyjechał za późno, no to miałbym po prostu ser szwajcarski. Nic nie będę mógł powiedzieć o wyciętych plamach, oprócz tego, że nie wiem, może tam mole zaatakowały, tak? Albo ktoś z nożyczkami. Ale z samego opisu nic nie będzie wynikało. No i pamiętam, że wtedy na
na CITO jechaliśmy tam do laboratorium, żeby zrobić te zdjęcia. Na szczęście się udało jeszcze przed wycięciem tego wszystkiego, więc laboratorium nas przyjęło. My zrobiliśmy zdjęcia, dodatkowe zresztą pomogliśmy wtedy w tych oględzinach. No i udało się zabezpieczyć właśnie fotograficznie. Później w sondzie, jak mieliśmy te zwykłe zdjęcia oraz zdjęcia mikroskopowe, tak, czyli z takim przybliżeniem przynajmniej 10-krotnym, no to już sąd wiedział i ława przysięgłych, a właściwie przysięgli, tak, bo u nas nie ma stricte ławy, tylko jest, są przysięgli jako pomocnicy, tak, dla sędziów. Wszyscy widzieli, jak wyglądali te ślady, że to były małe ślady, które nie dość, że były małe, to jeszcze penetrowały tą powierzchnię dżinsu. Co oznacza, że to nie było tak, że ktoś dotknął rozprysku i powiedział, oj, mam odbitkę. Tak? Nie, to było więcej. To było tak, że była ta powierzchnia, powstał rozprysk i ten rozprysk penetrował między włóknami ten dżins. Co oznacza, że w tym momencie nogawka była w pobliżu rozprysku. I jak potem przerzuciło się to tak i starało się to zrobić taki rzut, jak te spodnie wyglądały, gdyby ktoś się nosił i jak w stosunku do ofiary to wyglądało, no to faktycznie ktoś musiał być pochylony w tych spodniach nad ofiarą wtedy, kiedy powstawały te rozpryski. No i z tego, co wiem, skończyło się wyrokiem, już nie pamiętam jakim, bo do tego za bardzo nie przywiązuję uwagi, natomiast wiem, że raczej sąd był zadowolony z tej mojej opinii. Dla mnie to chyba było najważniejsze. A co tam w najprostszych słowach się właściwie w takim razie wydarzyło w tym mieszkaniu i na ile to, co ty odkrywałeś na kolejnych etapach, miało ostatecznie wpływ i było pomocne dla policjantów, dla prokuratury i ostatecznie dla sądu? Najważniejszą rzeczą, którą udało mi się ustalić, to było to, że jaka mogła być jedna z pozycji zadania ciosów, że doszło do szamotaniny, że doszło do walki i dlaczego na napastniku nie było ofiary, znaczy nie było krwi drugiej osoby, bo jak mówiłem, tam było podwójne zabójstwo. Okazało się po prostu, że druga ofiara była przykryta kołdrą. I wtedy, kiedy były uderzenia, no to kołdra wszystko absorbowała, tak, ekranowała. I dlatego żaden ślad krwawy nie pojawił się na napastniku. Zresztą niestety no, druga ofiara zresztą nie umarła od uderzenia, tylko tak naprawdę ubawiła się swoimi zębami. Więc dodatkowo tam były jeszcze ślady właśnie te wydechowe. Natomiast cała sprawa, no i to były takie najważniejsze elementy, które można było ustalić i tak naprawdę sekwencje, tak? Czyli najpierw mężczyzna jeden, a potem ofiara numer dwa. Okej, okay, to mamy na przykład taką sytuację i to przytaczam sytuację z prawdziwej sprawy, którą kiedyś opisywałem i ze śledztwa, które było śledztwem poszlakowym, bardzo skomplikowanym, choć sama historia i sytuacja no, wydaje się dość prosta. Historia była następująca. Między dwoma mężczyznami doszło do kłótni w barze. Oni wyszli z tego baru, to już było późno, na zewnątrz żadnych świadków. Na drugi dzień jeden z tych mężczyzn zostaje znaleziony martwy w pobliskiej rzece. Ewidentnie medycy z sądowi stwierdzają, że mężczyzna zginął od ciosów zadanych twardym, tępym narzędziem w głowę. Oczywiście pierwszym, który jest podejrzany w tej sprawie, jest mężczyzna, z którym się pokłócił w barze i z którego razem z tego baru wyszli. Co więcej, na spodniach tego mężczyzny zostają znalezione ślady krwi właśnie tego człowieka, który nie żyje. Jednak ten, kto jest podejrzany o to zabójstwo, mówi, że ale nie, myśmy wyszli z tego baru, pokłóciliśmy się. Ja go rzeczywiście uderzyłem w twarz, rozbiłem mu nos. W dodatku to był człowiek, który trenował boks, więc miał te umiejętności. I tyle. I ja wróciłem do domu, więc to nie ja zadałem mu potem te ciosy, to nie ja go potem zabiłem. I teraz, czy ty na podstawie na przykład takich śladów krwi na spodniach tego człowieka jesteś w stanie, oczywiście nie mówię o stwierdzeniu kategorycznym, ale o przybliżeniu właśnie pewnej hipotezy na zasadzie, że to rzeczywiście są ślady krwi, które mogły powstać albo od ciosów zadanych właśnie na przykład, nie wiem, kijem baseballowym, czy rzeczywiście to są ślady krwi, które mogły powstać od uderzenia rzeczywiście w nos pięścią? No to jest bardzo dobre pytanie, bo wchodzi tutaj szereg rzeczy.
Bo po pierwsze jest pytanie, czy te ślady zostały zbadane pod kątem, czy to jest krew ludzka, czy to jest na pewno jego genetyka. Tak, to zostało zbadane, okay. Więc to było potwierdzone. Dobrze. Kolejna rzecz, czy zostało to udokumentowane właśnie w postaci fotografii, czy mogę ja potem wrócić do tego materiału załóżmy, że było. Czyli mamy jak na razie idealny scenariusz, tak? I tutaj, jeżeli na dżinsach byłyby na przykład ślady skapnięć, które są troszeczkę innymi śladami od rozprysków, jeżeli to skapnięcie byłoby podłużne, no to można powiedzieć, że w takim wypadku ta hipoteza, że to skapnięcie powstało przez to, że mężczyzna stojąc krwawił z nosa i mu poleciało, więc jak ta krew leciała takim parabolicznym, no właściwie to nie jest paraboliczny, tylko kularmatnia, tak, ale już nieważne, przybliżenie, spadała ta kropla, no to wtedy faktycznie, jeżeli ona będzie podłużna i będzie podłużne skapnięcie, można coś takiego przyjąć, tak? Tylko znowu, musimy mieć tę plamę, musimy wiedzieć, jak ona wyglądała, musimy znać jej wielkość, dodatkowo musimy znać właściwości dżinsów, tak? Bo niektóre świeże, kiedy są świeżutkie, no to można zauważyć, że jak macie świeże spodnie, to nawet jak coś tam z drinka, z wody upadnie, no to się formują kuleczki. Dlaczego? No bo dżinsy mają jeszcze taką powłokę hydrofobową. Po to, żeby się łatwo nie brudziły. Dopiero po kilku praniach to schodzi i zaczynają dopiero te wszystkie ciecze to wszystko penetrować. Tak? Więc to jest dużo, dużo czynników, które na to wpływa. Dlatego najważniejszym jest właśnie dokumentacja na każdym etapie naszych badań. Nie tylko w trakcie oględzin. Do tego już troszeczkę przywykliśmy, chociaż też trochę trzeba na pewno nad tym jeszcze dalej pracować. Ale również dalej w laboratorium, po to, żeby można było to zweryfikować. A propos tego mi się przypomniało, a propos pytania, jedną z ostatnich spraw, którymi się zajmowałem. Nie mogę powiedzieć w dużych szczegółach a propos tej sprawy, natomiast wydaje mi się, że mogę powiedzieć ogólnikowo, że byłem zaangażowany w jedną ze spraw, gdzie właśnie było podejrzenie, że no właściwie był mężczyzna oskarżony o zabójstwo. No i była jego odzież. Okazało się, że oczywiście jak przejrzałem te wszystkie akta, no to czy to opinia genetyczna, no to czy tam nawet oględziny, które zostały zrobione na komendzie, co moim zdaniem jest absolutną bzdurą, bo nie powinno się tego robić, bo przecież na komendzie to nie są warunki do wykonywania tego typu badań, ale już nawiasem. Były jakieś zdjęcia, ale one nie były wyraźne. One były po prostu jedno zdjęcie z góry, załatwione i siup. Natomiast dopiero jak byłem na tyle bezczelny, bo poprosiłem o to odzież, żebym jeszcze raz sam mógł zbadać, tak? Przygotowałem odpowiednio pokój, był zdokumentowany i można było normalnie te oględziny przeprowadzić. Zauważyłem, że te ślady były na dość takich, znowu hydrofobowej powierzchni, to po pierwsze, ale po drugie one na pierwszy rzut oka wydawało się, że to są jakieś takie ogólnie ślady, ale nic więcej na ich temat nie można było powiedzieć. Dopiero te zdjęcia mikroskopowe pozwoliły zauważyć, że te wszystkie ślady były na włóknach. Czyli on po prostu mógł, te ślady powstały poprzez dotknięcie czegoś, rozmasowanie. Natomiast ślady na jednym ze świadków tego zdarzenia, który zresztą mówił, że to właśnie nasz podejrzany to uczynił, no na nim były rozpryski. I okazało się, że można to zrobić. Tylko trzeba po prostu zakasać rękawy, schować trochę swoje ego w kieszeń i po prostu coś z tym zrobić. Czyli okazało się, że ten, który obciążał tego podejrzanego, tak naprawdę... Tak, na razie nie. Na razie to jest jedna z hipotez, bo wydaje mi się, że cały czas to jest w toku. Natomiast nawet w takich wypadkach, kiedy mamy naprawdę już salę sądową, kiedy wiadomo, że hej, po ptokach, nie? I teraz tylko się przygotować na mowę końcową. Nie. Jeszcze można podziałać, bo diabeł wie, czy ktoś na pewno nie zrobił swojej roboty, a proszę mi wierzyć, dużo ludzi nie robi swojej roboty. Jak można iść na skróty, no to się idzie na skróty. Jak prokurator nie napisze w postanowieniu, proszę dokonanie zdjęć, to nie będziemy dokonywać zdjęć, tak? Zadam teraz pytanie i poproszę cię o absolutną szczerość. Czułeś się czasami w swojej robocie jak serialowy Dexter? To znaczy? Ile jest Dextera w prawdziwym życiu? Jeżeli chodzi o taką pracę na miejscu zdarzenia, ja bym powiedział tak, że ze 20%. To i tak dużo. To i tak nieźle. To i tak nieźle.
bo faktycznie te fragmenty, gdzie na przykład niektóre ślady zabezpieczał na wymazówkę, były dobrze robione. Zresztą można zauważyć, że w niektórych sezonach on kręci to wymazówko, w innych zmazuje. Co do zasady nie powinno się zmazywać, bo wtedy rozcieramy to wszystko, powinno się niczym watę cukrową nawijać tę krew na nasz wacik. Zawsze robił dużą ilość zdjęć, tak, liczbę. To też jest dobre, bo znowu jestem fanem zdjęć. Oczywiście odpowiednie zabezpieczenie, czyli odzież. W tym wypadku w serialu Dexter było wiele, wiele fragmentów, gdzie on po prostu sobie wchodził tak na żywca. Raczej tego się już nie widzi. Można to jeszcze zauważyć tam w latach 90., początek 2000, gdzie czasami w tym kadrze, nie daj Boże, tego technika znalazł się jakiś śledczy albo dochodzeniowiec, który nie był do końca ubrany. Tak? Jakie jeszcze błędy popełniał Dexter? Bardzo często mieszał profilowanie z analizą śladów krwawych. To jest najczęstsze, to znaczy, że wchodził w ten umysł przestępcy, podczas gdy w ogóle tak to nie działa, tak? Zupełnie. Czy zdarzyły się takie sprawy, kiedy dostajesz na przykład zdjęcia z miejsca zbrodni, albo pojawiłeś się bezpośrednio i twoja pierwsza myśl była taka, co tu się do cholery wydarzyło? Wydaje mi się, że wielokrotnie. Czasami jest tak, że człowiek zapomina, że na miejscu zdarzenia, oprócz tych powiedzmy pierwotnych śladów, które zostały naniesione, mogą być po pierwsze ślady, które zostały naniesione wcześniej w wyniku innych zdarzeń. Po drugie ślady, które zostały naniesione w wyniku udzielania pierwszej pomocy, ślady, które zostały naniesione w wyniku samego wchodzenia do mieszkania, tak? Że ktoś coś dotknął, potem niechcący klamkę, bo już był upaćkany. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Dodatkowo mamy zdarzenia, które odbywają się w wielu miejscach, tak? Czyli w jednym, dajmy na to, na początku było uderzenie w pokoju, potem ofiara ucieka, idzie do przedpokoju, tam jest kolejne uderzenie, może się wrócić, tak? Wtedy ślady na siebie nachodzą. W międzyczasie jeszcze jakiś pies się wałęsa, tak? Który jeszcze nie daj Boże macieczkę. Wszystkie najgorsze rzeczy mogą się zdarzyć. I trzeba na to uważać. I takie scenariusze występują, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z wieloma miejscami, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z całą sekwencją zdarzeń. I one są na pewno bardzo problematyczne. Bardzo problematyczne są również te wszystkie rzeczy, gdzie mamy nieudokumentowane w postaci protokołów wpływ osób trzecich, tak? Dlatego zawsze, jak jestem na miejscu zdarzenia, jak rozmawiamy grupą, tak? Bo to nie jest tak, że wchodzi Choromański i zacznie wszystkich ustawiać, bo absolutnie nie. Ja staram się być w miarę pomocnym trybikiem w tej całej machinie. Więc po prostu zaczynamy robić burzę mózgów. Dobra, to co może jeszcze? A czy medycy zostali przesłuchani? No zostali przesłuchani. No dobra, ale na jaką okoliczność? No kiedy przyszli i tak dalej. A czy na przykład było powiedziane, jakie dokładnie rzeczy tam zrobili, tak? Jakie akcje przeprowadzili, czy przesuwali, czy jak przesuwali. Może można byłoby to dobrze zabezpieczyć, udokumentować po to, żebyśmy mogli potem tego typu ślady wykluczyć z naszej rekonstrukcji, po to, żebyśmy wiedzieli, które z tych śladów powstały naprawdę w wyniku pierwotnego zdarzenia, a które później. Dodatkowo jeszcze chodzi cała kwestia związana z chemiluminescencją, tak? Czyli wchodzimy do mieszkania, nic nie widzimy, używamy luminolu czy tam Blue Stara, to jest właściwie to jedno i to samo, tylko jeden to jest po prostu substancja chemiczna, drugi to jest produkt komercyjny i w przyciemnionym pomieszczeniu zaczynamy nanosić, rozpylać ten roztwór i jeżeli ten roztwór ma kontakt z czymś, co zawiera żelazo, w tym hemoglobiną, która jest we krwi, no to ta substancja zaczyna świecić takim miłą, taką niebieską poświatą. No ale wtedy możemy zauważyć, Matko Bosko, cały korytarz świeci, co tu się stało, tak? Ale tu w momencie znowu zapominamy, że przecież dwa dni wcześniej było oględziny i wszyscy to mogli spokojnie rozdeptać, mimo że nie widzieli za bardzo na butach, ale mogli roznosić te małe drobiny, które są niewidoczne gołym okiem, ale są widoczne dzięki chemiluminescencji. Więc ten taki zasyp informacji, tak? Tak czasami jak małe szczeniaki mają, że mają, wąchają ten świat i są po prostu przerażone, ile rzeczy czują, tak? Ile bodźców. To człowiek, który wie, jak te niektóre rzeczy się powstają, no to też jest taki czasami przytłoczony tym wszystkim, no ale znowu potem przychodzi nam z pomocą nauka. Możemy zrobić
pojedyncze te ślady, zdjęcia, potem grupowe. Każdy z tych śladów osobno przeanalizować, a potem w odniesieniu do innych śladów i po prostu powoli, metodycznie pracować po to, żeby potem na sali sądowej można było właśnie opowiedzieć, no dobrze, jest tutaj tyle tego wszystkiego, jak ty, człowieku, do tego doszedłeś, o czym ty mówisz. No i potem się właśnie pokazuje w tablicy, to jest jeden ślad, drugi, trzeci. Jeden wpływa na drugi, trzeci jest niezwiązany ze zdarzeniem, bo był na przykład zrobiony przez paramedyka, co może wynikać z raportu, czy tam z protokołu przesłuchania, tak? Natomiast to znowu praca, no. Tylko i wyłącznie praca, aczkolwiek owszem, wrażenie czasami jest bardzo deprymujące i tak podcina skrzydła, tak? Że jak dużo, ja nie wiem, co tu się dzieje. Ale potem trzeba użyć metodyki naukowej i po prostu swoje zrobić. No, twoja analiza z wiadomych względów jest zawsze taką analizą naukową, bardzo chłodną, bardzo metodyczną, ale czy były też takie sprawy, w których no, ciężko ci było powstrzymać emocje? W przeszłości nie. Ostatnio tak, bo jestem szczęśliwym mężem i szczęśliwym tatą dwójki wspaniałych dzieci. I jak przychodzi co do spraw, gdzie ofiarą jest dziecko, to mam olbrzymią trudność. I już było tak kilkukrotnie, gdzie po prostu mówiłem, że termin będzie daleki. Bo ja wiedziałem, że nie jestem w stanie pracować z tą sprawą więcej niż ileś dziennie, tak? Znowu, jestem tylko człowiekiem. I wiem, że jak w pewnym momencie nie przerwę tego, to mogę wejść po prostu w spiralę błędów, a nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby się odciąć, zrobić, oczywiście kosztem mojego jakiegoś tam zdrowia psychicznego i nerwów. Natomiast to jest moja praca, tak? Jeżeli trzeba, no to trzeba, dlatego trzeba po prostu wtedy troszeczkę poczekać. Ale opinia będzie. Więc tak, są takie oczywiście sprawy, ale no, staram się sobie jakoś z nimi radzić na bieżąco. A czy daje ci spokój to, że w przeciwieństwie choćby do policjantów, ty co do zasady bazujesz na nauce? To mi daje przede wszystkim spokój. I dla mnie to jest najważniejsze, że prawdę mówiąc nie muszę wykonywać rozkazów, że jestem w miarę niezależny, że to co napiszę to raczej wybronię w sądzie. No i nauka cię nie chce oszukać w przeciwieństwie na przykład do świadków. Problem też z nauką jest taki, że ona cały czas uczy nas tego, że trzeba uszy kłaść po sobie i że nie jest się królem życia. Uczy pokory. Tak, uczy pokory. Że nawet jeżeli mam fajny pomysł, to potem go muszę zwalidować i potem wychodzi na to, że to nie był fajny pomysł. Nie jest miłe uczucie, ale z drugiej strony jak człowiek się do tego przyzwyczai, to wie, że to tak naprawdę koniec końców to powoduje to, że jestem w czymś lepszy. Więc bardzo się cieszę, że mogę się opierać na nauce i chciałbym, żeby było tej nauki o wiele, wiele więcej na salach sądowych, bo byłoby po prostu o wiele, wiele łatwiej.